Palenie papierosów na terenie szkoły. Zgłoszenie pani dyrektor. Mimo wielokrotnych uwag i upomnień sytuacja się nie zmienia. Siema. Nie no, to jest zbyt nudne. Trzeba jeszcze raz. Siema, Nordini. A to jest zbyt głupie. Jeszcze raz. Siema, Nordini, z wami Polina. Wy jesteście na kanale Polinka 9 i witam w moim nowym odcinku. Dzisiaj my porozmawiamy o tym, jak ja skończyłam tą szkołę, tą gimnazjum i w końcu są wakacje i wreszcie my mamy spokój od tej szkoły albo szkoła ma spokój od nas. Chyba ta druga opcja będzie bardziej poprawna. I nastąpił ten czas, żeby wam pokazać moje uwagi. Oczywiście jakby ja sobie przeniosę wstyd za te uwagi, ale no cóż, żyjemy jeden raz, więc trzeba przenosić sobie wstyd. Mam nadzieję, że wam ten filmik się spodoba. Jeśli wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i przy okazji możecie napisać jakiś fajny, miły komentarz. Zaczynamy. Razem mam około 8 albo 9 uwag, ale za to mam 2 albo 3 pochwały. Uczennica spóźniła się na lekcję, gdyż w sklepiku kupiła loda, podczas lekcji liże loda i brak reakcji ucznia. Lekcja jest zazwyczaj nudna. Nie ma co robić na tej lekcji, oprócz tego, żeby słuchać nauczyciela. To też jest nudne. I w tej sytuacji zostaje co? Tak, jeść loda, czyli lizać loda. O, to uwaga jest dość ciekawa. Chodzi po klasie, śmieje się, rozmawia głośno. Przepraszam bardzo, jak ja mam rozmawiać? Cicho? Niewłaściwe zachowanie wobec nauczyciela matematyki. Ja nawet wam chyba opowiadałam tą sytuację, że przykleiłam kartkę na plecy nauczycielce do matematyki i po prostu była duża awantura z tego. Po prostu przez tydzień ciągnąć tą całą awanturę sytuację. Następna uwaga. Polina korzysta podczas lekcji z telefonu komórkowego. No to trzeba może bardziej lekcje ciekawsze robić, żeby uczniowie się nie nudzili na niej. Palenie papierosów na terenie szkoły. Zgłoszenie pani dyrektor. Tą sytuację ja komentować nie będę, bo w sumie nie mam w ogóle co dodawać do tej sytuacji. Niszczenie mienia szkoły. Była lekcja fizyki i my po prostu z koleżankami z klasy i z kolegami z klasy przykleiliśmy plastelinę na sufit. Uwaga, uwaga, to jest bardzo ciekawe. Aktywny i systematyczny udział w zajęciach WDŻ-u w pierwszym półroczu. Polina praktycznie codziennie używa telefonu w czasie przerwy. No to jest chyba logiczne, skoro każdy używa. Logika, hello. W celu puszczenia muzyki przez przenośny głośnik. Mimo wielokrotnych uwag i upomnień sytuacja się nie zmienia. Dziś na przerwie zwróciłam jej uwagę 2 razy. 2 razy! Boże, ale ten pan nauczyciel się postarał. Ale z niego hardcore 2 razy aż mi zwrócił uwagę. Tak się da? Po czym zażądałam oddania telefonu do sekretariatu, czego Polina nie chciała wykonać. Polina nagminnie używa telefonu komórkowego oraz głośnika przenośnego w czasie przerwy. Na wczorajszej przerwie 3-krotnie zwróciłem jej uwagę oraz poprosiłem o schowanie i wyłączenie tych urządzeń. Po czym poprosiłem o ich oddanie. Gdy Polina odmówiła, zaprowadziłem jej do pani dyrektor, która również poprosiła o przeniesienie wspomnianych urządzeń do jej gabinetu. Polina również nie wykonała tego polecenia. Nieustanne ignorowanie poleceń nauczyciela. Ojoj. I teraz czytam te uwagi. I teraz myślę, jaka ja byłam bet. Nauczyciel mi mówi, co mam robić w życiu, a ja tego nie wykonuję. No, jak to można skomentować? Kolejna uwaga. Stojąc na schodach wykrzykuje imię nauczyciela, a potem się chowa, bo to było zabawne. A teraz uwaga, uwaga. Kolejna pochwała. Chciałbym pochwalić Polinę za coraz bardziej kulturalne zachowanie na lekcjach języka francuskiego. Polina stara się być bardziej skupiona na lekcji. To prawda, staram się. Czysta prawda. I ostatnia pochwała, która była już tuż przed wakacjami. Pochwała za dużą pomoc w bibliotece. Tak, przez 3 dni nosiliśmy książki, pomagaliśmy pani ogarnąć całą bibliotekę. A co się stosuje do moich ocen, to ja lepiej nimi się chwalić nie będę, bo w sumie nie ma czym. No cóż, Mordini, pa, pa, do następnego odcinku. Boże, jaki wstyd za te moje wszystkie uwagi.